Program 12 kroków radzi, byś dla zachowania trzeźwości uczynił wszystko. A to wszystko oznacza również sięgnięcie po pomoc lekarską, psychologów, terapeutów i korzystanie z porad innych fachowców. Taki model postępowania nazywam modelem 12 kroków plus, a badania naukowe dowodzą, że stwarza on najlepsze szanse na zachowanie długotrwałej trzeźwości. Ksiądz Joseph Martin jest gorącym orędownikiem AA. Wspólnotę nazywa najskuteczniejszą terapią na Ziemi, jednakże zna jej ograniczenia. Na jednym ze swych wykładów powiedział: Szanowni Państwo, jeśli po tym wykładzie przydarzy mi się wypadek i potrąci mnie ciężarówka, zabierzcie mnie do szpitala. Nie zabierajcie mnie, broń Boże, na meeting. O AA trzeba myśleć, kierując się zdrowym rozsądkiem. Jeżeli ktoś cierpi z powodu ostrych objawów odstawienia alkoholu lub jest ciężko chory, to należy go zawieźć do ośrodka medycznego, gdzie zostanie mu udzielona pomoc, której potrzebuje. Przegląd 12 kroków. Sercem i duszą programu AA jest 12 kroków. Od ich zrozumienia i realizowania zależy Twoje zdrowienie. 12 kroków AA jest zalecane jako program zdrowienia. Lecz nikt nie musi się doń stosować. Ksiądz Joseph Martin poświęcił kiedyś nieco czasu właśnie słowu zalecane. Myślę, że zalecając stosowanie 12 kroków, założyciele AA postępowali tak, jak postępuje instruktor skoków spadochronowych. Możesz nie stosować się do jego zaleceń, lecz wtedy poniesiesz określone konsekwencje. Kroki zostały spisane przez Billa Wilsona, lecz on nie przypisuje sobie ich autorstwa. Kroki wywodzą się z doświadczeń pierwszych członków wspólnoty AA. Dzielili się oni zarówno pozytywnymi doświadczeniami, jak i negatywnymi. Notowali to, co w ich przypadku było korzystne, jak i to, co się nie sprawdzało. Od tego trzymali się z dala. W ten sposób pozostało 12 prostych, lecz bardzo skutecznych zasad. Zwróćcie uwagę, że kroki są ponumerowane. Wynika z tego, że przed przystąpieniem do realizowania kroku drugiego należy wykonać krok pierwszy i tak dalej. W AA mówi się: najpierw sprawy najważniejsze. Nie należy skakać po krokach ani brać się za kolejny krok, zanim ukończy się poprzedni. Takie postępowanie może doprowadzić do nawrotu choroby, ponieważ poszczególne etapy zdrowienia nie uległy jeszcze integracji. Kroki należy przerabiać więcej niż jeden raz. Większość członków wspólnoty, ukończywszy po raz pierwszy wszystkie 12 kroków, wraca do kroku pierwszego i znów realizuje kolejno poszczególne kroki. Twierdzą oni, że z punktu widzenia swego zdrowienia, za każdym razem, gdy realizują poszczególne kroki, uczą się czegoś nowego. Dlatego też większość członków wspólnoty uważa, że program 12 kroków jest programem na całe życie. Kroki realizowane są na dwóch poziomach: świadomym i podświadomym. Podświadomie czujesz potrzebę realizowania kroków i zdobycia wiedzy, jak zachowywać się w określonych sytuacjach. Czujesz, że realizowanie kroków jest potrzebne, choć nie możesz sobie uświadomić dlaczego. Pracując świadomie nad krokami, myślisz o nich i omawiasz je. Formalizujesz ćwiczenia, aby zrozumieć kroki i odnieść program do siebie. Gdy jesteś świadom, jak działają kroki, potrafisz wyjaśnić, na czym one polegają i do czego ci są potrzebne. Niektórzy na przykład czują swą bezsilność wobec alkoholu, lecz nigdy o tym nie myślą. Czyniąc krok pierwszy, czują się dobrze, a myślenie o własnej bezsilności sprawia, że potrzeba trzeźwości staje się oczywista. Inni członkowie wspólnoty najpierw rozumieją, myślą i rozmawiają o zagadnieniu utraty kontroli. Analizują swoje piciorysy i problemy życiowe, dochodząc do wniosku, że nie kontrolują swego życia. Wtedy do akcji wkracza ich podświadomość. W głębi siebie zaczynają czuć swój alkoholizm i potrzebę zachowania abstynencji. W następnym rozdziale przedstawię krótki opis 12 kroków, aby z grubsza nakreślić Wam, czym są kroki i dokąd Was zaprowadzą. W kolejnych rozdziałach dokładnie omówię, na czym polegają poszczególne kroki. 12 kroków AA. Krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Czyniąc krok pierwszy, przyznajesz, że nie możesz kontrolować swego picia lub zażywania narkotyków i nie kierujesz swoim życiem.
Pierwszy krok ma pomóc osobie uzależnionej w uznaniu niezaprzeczalnego faktu. Kiedykolwiek zażyjesz alkohol lub narkotyki, nie wiesz, co się może zdarzyć. Jest to zasadniczy objaw utraty kontroli. Czasem alkoholik pije umiarkowanie, bez objawów ubocznych. Kiedy indziej znów, bez żadnego powodu, traci kontrolę nad piciem, co krzywdzi zarówno alkoholika, jak i tych, których kocha. Te przypadki utraty kontroli sprawiają, że alkoholik przestaje kierować swoim życiem. Czuje wstyd, ma poczucie winy i cierpi. Usiłuje przestać, lecz nie może, więc próbuje i znów mu się nie udaje. Każde zapicie przynosi jeszcze większy wstyd, ból i cierpienie. Wstyd i poczucie winy uruchamia mechanizm zaprzeczeń. Wtedy alkoholik okłamuje siebie i usiłuje okłamywać innych. Próbował wszystkiego i nic się nie sprawdziło. Traci nadzieję. Uświadamia sobie, że nie jest w stanie przestać pić, myśląc po staremu, lecz inaczej myśleć nie umie. W AA mówi się, że sięgnął dna. Alkohol pokonał go i jest teraz gotów zaprzestać prób kontrolowania picia, a zamiast tego zająć się czymś innym. Krok pierwszy został również dostosowany do potrzeb innych programów 12 kroków. Anonimowi narkomani mówią na przykład: przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia, że przestaliśmy kierować naszym życiem. DDA mówią, że przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec skutków alkoholizmu, że przestaliśmy kierować naszym życiem. Podstawą pracy nad krokiem pierwszym jest uświadomienie sobie, że masz problem, że próbowałeś wszystkiego, by ten problem rozwiązać, lecz ci się nie udało. W rzeczywistości przyznajesz uczciwie, że nie możesz rozwiązać tego problemu po swojemu. Mówiąc krótko, sam tego nie zrobisz. Krok drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Wykonując drugi krok, dopuszczasz możliwość, że może jest ktoś lub coś, co może pomóc ci w rozwiązaniu twych problemów. Krok ten wymaga, byś uwierzył, że ten ktoś lub coś może ci pomóc przestać pić lub brać narkotyki. Musisz uwierzyć, że jest ktoś silniejszy i mądrzejszy od ciebie, że istnieje droga wyjścia z nałogu. Sednem drugiego kroku jest uwierzenie, że istnieje coś w rodzaju siły wyższej, co może ci pomóc. Skala odniesienia szersza od twojej uzależnionej umysłowości. Że możesz zrozumieć, co się z tobą dzieje i dowiedzieć się, co musisz zrobić, by zdrowieć. Lecz co najważniejsze, musisz uwierzyć, że istnieje takie źródło odwagi, siły i nadziei, które może ci pomóc wyjść z nałogu. Po zrealizowaniu drugiego kroku możesz szczerze powiedzieć: sam nie mogę, lecz jest ktoś, kto mi pomoże. Nie musisz wiedzieć, kim lub czym jest siła wyższa. Wystarczy, jeśli uwierzysz, że jest i chcesz się odnaleźć. Krok trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy. Trzeci krok zaleca, byś uwierzył w siłę wyższą. Innymi słowy, szukaj szczegółowych wskazówek i postępuj zgodnie z nimi. Ci, którzy zdrowieją, muszą zechcieć przyjąć wskazówki od swej nowo odnalezionej siły wyższej i zobaczyć, co się stanie. Kto lub co jest siłą wyższą? AA mówi jasno, że to ty musisz znaleźć swoją siłę wyższą. Zwróć uwagę, że określenia siła wyższa i Bóg używane są zamiennie. AA nie poddaje jakiejś określonej koncepcji Boga, lecz zaleca swym członkom, by szukali Boga takiego, jakim go rozumieją. W moim rozumieniu siła wyższa pełni dwojaką rolę. Po pierwsze, emocjonalną. Daje ludziom odwagę, siłę i nadzieję, by zdrowieć. Po drugie, intelektualną. Mówi ludziom, co mają robić i motywuje ich, by tak postępowali. Jeśli dokonali właściwego wyboru siły wyższej i pozostają z nią w kontakcie, będzie ona ich motywować, by uczyli się, co mają robić, by zdrowieć. Postępując tak, zdrowieją, a widząc efekty zdrowienia, zyskują chęć do dalszych działań. Za swoją siłę wyższą możesz uznać Boga, lecz wielu członków wspólnoty, a w szczególności nowicjuszy, nie czyni tak. Początkowo swej siły wyższej upatrują w 12 krokach. Grupa również spełnia wszystkie kryteria siły wyższej. Uczestnicząc w meetingach i rozmawiając szczerze z członkami wspólnoty, zaczynasz wierzyć, że zdrowienie jest możliwe. Nabierasz odwagi, siły i nadziei, by iść dalej.
Słuchając wypowiedzi członków wspólnoty, możesz się dowiedzieć, co robić, aby było dobrze. Pracując nad swym zdrowieniem, możesz się dzielić swoimi sukcesami i problemami z ludźmi, którzy będą Cię słuchać, rozumieją, o co walczysz i wezmą poważnie to, co masz do powiedzenia. Wykonując pierwszy krok, mówisz: ja sam nie mogę. W drugim kroku stwierdzasz: ktoś inny może. Czyniąc krok trzeci, mówisz: ja mu pozwolę. Krok czwarty. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Wykonawszy pierwsze trzy kroki, zacząłeś na dobre realizować program. Chcesz postępować zgodnie z jego zaleceniami. Czwarty krok zaleca, byś spojrzał krytycznie na siebie i dowiedział się, kim jesteś w rzeczywistości. Musisz spojrzeć w głąb siebie i odkryć swe silne i słabe strony, by opierając się na tych silnych, przezwyciężyć słabe. Tylko poznając dobrze siebie i swoje motywacje, możesz osiągnąć długotrwałą trzeźwość. Musisz chcieć zmierzyć się ze swym mylnym postrzeganiem i mylnymi przekonaniami, w których trwasz. Nawet jeśli jest to bolesne, musisz spojrzeć prawdzie w oczy, by dostrzec swe silne i słabe strony. Podstawą zdrowienia jest bowiem rygorystyczna uczciwość. Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Wykonując krok piąty, musisz się przyznać zarówno do swego uzależnienia, jak i wad charakteru, które odkryłeś robiąc krok czwarty. To one sprawiają, że wracasz do dawnych zachowań, podporządkowanych Twemu uzależnieniu. Krok piąty mówi, abyś po pierwsze wyznał sobie, po drugie wyznał wobec swej siły wyższej i po trzecie podzielił się z drugim człowiekiem z największą szczerością, na jaką Cię stać, tym, co odkryłeś szukając swych silnych i słabych stron. To wyznanie nie jest spowiedzią, czyli tanią grzechów, lecz uczciwym podzieleniem się z drugą osobą tym, czego dowiedziałeś się o sobie i o swych szkodliwych zachowaniach. W AA właśnie taka postawa określana jest mianem pokory. Pokora nie ma nic wspólnego z upokorzeniem. Pokora oznacza, że wiesz, kim jesteś i dlaczego taki jesteś. Pokora znajduje wyraz w akceptacji faktu, że masz zarówno silne strony, jak i wady. Jedynie podejmując dialog z drugim człowiekiem, możesz stwierdzić, co się z tobą dzieje i jakie piętno wywarło na tobie uzależnienie. Dzielenie się bolesnymi wspomnieniami z drugą, troskliwą osobą, taką, którą rozumie, o czym mówisz, traktuje cię poważnie i potwierdzi prawdziwość i istotność twych doświadczeń, da ci uczucie ulgi. Nie będziesz już czuł samotności. Nie będziesz czuł się wyrzutkiem. Uświadomisz sobie, że inni postępowali podobnie do ciebie. Poczujesz jedność z nimi i przekonasz się, że możesz zdrowieć. Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Pracując nad szóstym krokiem, musisz być świadom wad charakteru, które odkryłeś, robiąc krok czwarty i piąty. Pamiętając o nich i o bólu, które wywołały u ciebie i tych, których kochasz, osiągasz gotowość, by się ich wyzbyć. Prosisz o odwagę, siłę i środki, dzięki którym będziesz mógł nad nimi pracować. Krok siódmy. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Wykonując krok siódmy, prosisz siłę wyższą, aby usunęła Twoje braki. Prosisz o siłę, by zrobić to, co musisz zrobić, by się zmienić, rozwijać i wyzbyć swojego uzależnionego ja. Twoja siła wyższa doda Ci odwagi i mocy, byś mógł wyzbyć się wad charakteru. Lecz to Ty musisz się ich wyzbyć. Siła wyższa tego za Ciebie nie zrobi. W literaturze AA stale wskazuje się na tę dwoistość zdrowienia. Do swej siły wyższej zwracasz się o odwagę, siłę i nadzieję, a nabrawszy ich, wykorzystujesz je, by zrobić to, co jest konieczne. Członkowie wspólnoty AA powiadają: módl się o kartofle, lecz by je mieć, weź się za motykę. Prosząc swą siłę wyższą, aby pomogła Ci usunąć wady, umożliwiasz wewnętrzną przemianę i przygotowujesz się do następnych dwóch kroków. Naprawiasz w sobie to, co naprawy wymaga, aby poprawić stosunki z innymi ludźmi. Proces zdrowienia zaczyna się przemieszczać z głębi Twojej psychiki na zewnątrz. Najpierw zmieniasz to, co myślisz i czujesz, potem możesz zmienić swe działanie.
Dopiero wtedy możesz wziąć się za naprawianie szkód, które wyrządziły innym Twoje uzależnienie. Krok 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok 8 uświadamia nam, że nasze zachowanie pod wpływem uzależnienia wyrządziło szkody także innym ludziom. Robisz listę tych osób i uświadamiasz sobie, że musisz podjąć szczerą próbę naprawienia tych krzywd. Innymi słowy, krok 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok 8 uświadamia nam, że nasze zachowanie pod wpływem uzależnienia wyrządziło szkody także innym ludziom. Robisz listę tych osób i uświadamiasz sobie, że musisz podjąć szczerą próbę naprawienia tych krzywd. Innymi słowy, chcesz im zadośćuczynić. Krok 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Zadośćczynisz wszystkim tym, których skrzywdziłeś. Robisz wszystko, co leży w Twojej mocy, by naprawić wyrządzone im szkody. Sprzątasz swój dom, by zrobić w nim miejsce dla rozwoju duchowego. Krok 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów. Dokonujesz codziennego obrachunku, zastanawiając się nad swoimi myślami, uczuciami i czynami. Gdy stwierdzisz, że popełniłeś błąd, że stworzyłeś problem, że zbłądziłeś, rozwiąż ten problem tak szybko, jak tylko jest to możliwe i najlepiej jak umiesz. Czyniąc tak, będziesz mógł się skupić na rozwoju duchowym. Krok 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Gdy uzależnienie rządziło Twoim życiem, wartości duchowe powoli przestawały mieć dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie. Przez duchowe rozumienie niefizyczne aspekty Twego ja, Twe myśli, uczucia, postawy i system wartości. Gdy pozbędziesz się bolesnego balastu przeszłości, możesz doświadczyć nowego uczucia, duchowej wolności. Możesz skontaktować się ze swoją psychiczną energią, czy mówiąc inaczej siłą życia i doświadczyć jej w nowy, dotychczas nieznany sposób. Jak się powiada w AA, możesz rozwijać świadomy kontakt z Bogiem, jakkolwiek go pojmujesz, ze swoją siłą wyższą. Krok 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. To, co w AA nazywa się przebudzeniem duchowym, jest radykalną przemianą postrzegania postaw i osobowości. Zaczynasz czuć, że się zmieniłeś. Zmieniło się Twoje myślenie, Twoje uczucia i zachowania. Zaszły w Tobie subtelne, lecz widoczne zmiany. Dzięki tym zmianom i temu, czego dowiedziałeś się od zdrowiejących alkoholików, jesteś gotowy, by pomagać innym. Ważne, abyś pamiętał, że we wszystkich swoich poczynaniach powinieneś stosować zasady 12 kroków. Z tego powodu program 12 kroków jest programem naprawdę na całe życie. Przedstawiłem to, co jest sednem poszczególnych kroków. Ten przegląd to minimum konieczne dla zrozumienia kolejnych kroków. Więcej szczegółów znajdziesz w kolejnych rozdziałach. Po każdym kroku umieściłem listę przedstawiającą najważniejsze punkty, których dotyczył omawiany materiał. Dzięki niej możesz się łatwo przekonać, na ile wykonałeś zadania, które stawiają przed Tobą kolejne kroki.